Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj dwa bardzo mylone czasowniki, dwa bardzo mylone zwroty. Zwiedzać. U nas w języku polskim jest jedno zwiedzać, w języku angielskim są dwa zwroty. Go albo do sightseeing, albo visit. One nie są wymienne. Nigdy w życiu. I Polak tego nie może pojąć. Jak to? No i przykładowo tu mamy dwa zdania polskie. I raz będzie jeden czasownik, a raz drugi. Nie lubię zwiedzać. Chciałbym zwiedzić Paryż. Być może już czujecie, jaka jest różnica, być może jeszcze nie. Dla tych, co jeszcze nie czują, pokażę wam to na innym czasowniku. Uczyć się. Nie lubię się uczyć. Nie lubię się uczyć matematyki. I teraz o co chodzi? Polak tu i tu będzie chciał wcisnąć czasownik learn. Nie. Learn pasuje tylko w jednym z tych dwóch zdań. I to jest właśnie ta sama sytuacja, co ze zwiedzać. Zwiedzać też w danym kontekście pasuje tylko jedno. I teraz o co chodzi? Nie wiem, czy widzicie. Tu jest nie lubię się uczyć, kropka. Oczywiście tu mogło być coś być dalej, na przykład nie lubię się uczyć w weekend. Ale to nie o to chodzi. Nie lubię się uczyć matematyki. Czego? Jeżeli dajemy czego? Czyli dopełniam czasownik. Czyli to jest dopełnienie. Tu czasownik uczyć się jest razem z dopełnieniem. A tu czasownik uczyć się jest bez dopełnienia. Czyli nie jest powiedziane, czego się uczy. I w języku angielskim to jest właśnie różnica. Bo dzielimy czasowniki na przechodnie i nieprzechodnie. O tym robiliśmy lekcję. Proponuję obejrzeć. Link macie u góry. To jest czasownik przechodni tutaj. To uczyć się, czyli wymaga dopełnienia. I uwaga, możemy dać tylko i wyłącznie learn. Czyli I don't like learning maths. Natomiast jeżeli nie dajemy dopełnienia, po prostu nie lubię się uczyć, nie wolno użyć learn. Tu musimy użyć study. Z tego co pamiętam, to robiłem też filmik właśnie o learning study. Jak go znajdę, to wam podlinkuję u góry. Czyli nie lubię się uczyć. I don't like studying. No i teraz wracamy do naszych czasowników zwiedzać. To jest dokładnie ta sama sprawa. Jeden wymaga dopełnienia. Musimy powiedzieć, co zwiedzać? Musimy. A w drugim nie możemy powiedzieć, co zwiedzać. Po prostu tylko zwiedzać. I teraz ten zwrot właśnie go sightseeing, czasami mówią też do. Właśnie tu nie wolno powiedzieć, co będziemy zwiedzać, a po visit musimy powiedzieć, co będziemy zwiedzać. I najpierw zwroty na go lub do sightseeing, czyli nie będę mówił, co będę zwiedzał. Why don't we go sightseeing tomorrow? A może pójdziemy pozwiedzać jutro, tak? Nie ma co. Gdyby było, a może pójdziemy pozwiedzać, nie wiem, starówkę, już muszę zrezygnować go sightseeing, musiałbym przejść na visit. There was no time to go sightseeing in Seattle. Tu ktoś powie, no to jak, to przecież jest Seattle, ale to nie jest, że zwiedzamy Seattle, to jest po prostu zwiedzamy w Seattle. To jest dodany okolicznik miejsca gdzie, to nie jest dopełnienie co, że zwiedzamy Seattle, tylko w Seattle. We went sightseeing, tu czas przeszły, czyli główny czasownik go lub do, jego wrzucam na czas przeszły, ten link tu zawsze będzie. We went sightseeing for 5 hours. Jak to przetłumaczymy? Zwiedzaliśmy przez 5 godzin i nie jest powiedziane, co zwiedzaliśmy. He took the guests to the opera and then went sightseeing. Czas przeszły, wziął dziewczyny na operę, a później, then, później, następnie poszli pozwiedzać. Czas przeszły, went. I'm going sightseeing for the rest of the day. Tu mamy czas teraźniejszy ciągły. I co się stało? No stało się to, że mamy dwa ingi pod rząd. Kiedyś wam mówiłem, że generalnie unikamy dwóch ingów pod rząd, no ale tu akurat musimy tak zrobić, no bo ten ing musi być, bo taki jest zwrot. Natomiast nasz czasownik go jest akurat w czasie ciągłym, gdzie dajemy inga. Czyli czas teraźniejszy ciągły do czynności zaplanowanej, czyli idę pozwiedzać przez resztę dnia. I teraz dwa przykłady na do, też robią z czasownikiem do, czyli robić zwiedzanie, tylko wtedy zawsze dodajemy sam jakieś zwiedzanie. I czas pierwszy did. We did some sightseeing in Paris. Czyli dosłownie my zrobiliśmy trochę zwiedzania w Paryżu, czyli pozwiedzaliśmy troszeczkę w Paryż. I set off, wyruszyłem. I set off to do some sightseeing in Texas, czyli wyruszyłem aby, tu jako aby, zrobić trochę zwiedzania, tak? Czyli pozwiedzać Texas.
I teraz czasownik wyzy, czyli tak jak powiedziałem, jest to czasownik przechodni, czyli wymaga dopełnienia, czyli po prostu rzeczownika po sobie. Mówię co zwiedzam, zwiedzałem i tak dalej. I would like to visit this museum. Tak? Chciałbym zwiedzić to muzeum. Zwiedzam co muzeum, czyli tylko i wyłącznie visit, bo jest to dopełnienie. Every year thousands of tourists visit Turkey. Czyli co rok tysiące turystów przybywa, zwiedza Turcję. Tysiące turystów to jest dopełniacz of. O tym robiliśmy kiedyś lekcję. Link macie u góry. Przypomnijcie sobie. I would like to visit Paris, tak? Chciałbym zwiedzić co? Paryż. Mam dopełnienie, czyli tylko wyłącznie visit. No ale wcześniej były przykłady, że były też miasta i było go sightseeing, tylko wtedy muszę zrobić takim sposobem. I would like to go sightseeing in Paris. Czyli chciałbym iść pozwiedzać w Paryżu, bo tu nie ma dopełnienia co zwiedzać. Ogólnie zwiedzać. Go dodaję gdzie w Paryżu. Czyli to nie jest dopełnienie, to jest okolicznie miejsca gdzie w Paryżu, a to jest dopełnienie co Paryż. Which cities did you visit in Spain? Ktoś powie, no ale jakim prawem jest visit? Tu nie ma dopełnienia zwiedzać co. Oprócz tego jest in Spain, to tak jak tu in Paris i tu było go sightseeing, a nie visit. Więc o co chodzi? No tu jest dopełnienie, tylko ono akurat przeszło do słówka pytającego, bo akurat jest pytanie, which cities, które miasta zwiedzałeś, tak? Czyli zwiedzał miasta, zwiedzał Paryż, jest dopełnienie Paryż, zwiedzał miasta, jest dopełnienie, tylko przeszło do słówka pytającego. I na sam koniec, co zwiedzałeś? Ktoś powie, no chwileczkę, a gdzie tu jest dopełnienie? Bo tu musi być visit. No to dopełnienie jest ukryte w co? No bo on powie, zwiedzałem, nie wiem, Paryż, tak? Zwiedzałem Warszawę, czyli jest co zwiedzał. Tylko właśnie to jest ukryte w tym co. Czyli tylko wyłącznie what did you visit. Tu nie może być sightseeing, ale teoretycznie mógłbym powiedzieć where, czyli gdzie? Gdzie ty zwiedzałeś? Tu jest co zwiedzałeś, a tu gdzie zwiedzałeś? Where did you go sightseeing? Co w sumie jest podobne co zwiedzał, tylko że akurat stricte pytam gdzie zwiedzał. Chciałem przed chwilą kończyć, ale jednak jeszcze muszę wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czyli był zwrot go sightseeing. To mniej więcej tak jakbym powiedział go fishing, tak? Go dancing, iść potańczyć. I to dance jest akurat czasownikiem, tak? Tylko tam akurat z końcówką ing. I teraz pytanie, go sightseeing to jest czasownik czy rzeczownik? Oficjalnie słownik podaje, że to jest rzeczownik. Akurat ma końcówkę ing, ale jest to rzeczownik. Więc ludzie pytają, w takim razie sightsee jest w ogóle czasownikiem? I tu jest pewna kontrowersja. Uwaga, sightsee, samo sightsee może być czasownikiem, ale używamy jako zwiedzać tylko w czasach ciągłych. Tylko i wyłącznie w czasach ciągłych. Po co się robi w czasach ciągłych? We wszystkich czasach ciągłych się daje inga. Będziemy mieć siłą rzeczy inga. Oraz imię słów czynny ons. A jak się robi imię słów inny czynny ons? Poprzez końcówkę też ing. O tym robiliśmy kiedyś lekcję o różnych końcówkach, o różnych znaczeniach końcówki ing. Link macie u góry, koniecznie obejrzyjcie. Oraz nasza końcówka nie. Taki rzeczownik od czasownika, czyli sprzątać, sprzątanie, co? Sprzątanie. Niby to rzeczownik, ale to tak naprawdę jest zrobione od czasownika i to też jest końcówka właśnie ing. To też było, o tym mówiłem w tym filmiku, co przed chwilą wam linkowałem. Czyli przykładowo osoba A się pyta, what are you doing? Co robisz w tym momencie? I on w tym momencie odpowiada stricte czasownikiem. I w czasie present continuous, no bo w tym momencie I'm sightseeing. Czyli w czasie ciągłym można. I'm sightseeing at the moment. Czyli w tym momencie zwiedzam. I tu w tym momencie on też zwiedza, ale podkreślił, że od 5 godzin, czyli siłą rzeczy, skoro jest od, musi przejść na present perfect. O tym mówiliśmy we filmiku o present perfect continuous. Tu akurat link macie u góry. Obejrzyjcie. Czyli I've been sightseeing for 5 hours. No i czyli tu są dwa przykłady na czasy ciągłe. Teraz na imię słów czynny ons. We spend the day sightseeing. Czyli spędziliśmy dni zwiedzając. To jest czasownik w formie imię słowu. Zwiedzając. And the evenings sitting in cozy bars drinking the local wine. Czyli spędzaliśmy dni zwiedzając, a wieczory siedząc. To jest drugi ing, bo jest drugi oncy. Siedząc w przytulnych barach, pijąc, trzeci ing jako ons, pijąc lokalne wino. 2 days do not give much time for sightseeing. Czyli 2 dni to trochę za mało czasu na zwiedzanie. I co się dzieje? No mamy nie. Zwiedzanie.
Czyli ing jest od końcówki nie, ing, ale ing jest od końcówki nie, ale oprócz tego można śmiało to tłumaczyć tak, że nasz czasownik sightsee padł po przyimku. Zawsze jak pada czasownik po przyimku, czyli przyimki for, at, na, at, on i tak dalej, zawsze jest ing. To też mówiłem o tym filmiku, co wam wcześniej linkowałem o końcówce ing. After sightseeing to samo. Czasownik sightseeing po przyimku ing, po przyimku after, czyli też ing. Po zwiedzaniu. Czyli albo tłumaczymy to tym, że jest czasownik po przyimku, albo tłumaczymy to tym, że wychodzi zwiedzanie, czyli końcówka nie. Czyli po zwiedzaniu, tak? Czyli bo na początku mówiliśmy, że ten zwrot idzie razem z go, tak? Ale tu jest bez żadnego go, tu jest bez do, bo tu jest stricte czasownik sightseeing, tylko i wyłącznie z ingiem. Czyli after sightseeing we were all exhausted and got back to the hotel. Czyli po zwiedzaniu byliśmy wszyscy wyczerpani i wróciliśmy do hotelu. Czyli uwaga, sightseeing nie używamy jako czasownik w czasach prostych. Jednakże niektórzy tak robią, ale jest to język szalenie kolokwialny, nieformalny, kolokwialny. Jest to absolutnie niepoprawne. Jak tak napiszecie na jakiejkolwiek maturze, egzaminie, od razu jest 0 punktów. I to są przykłady, uwaga, słownikowe. I haven't come here on holiday or to sightsee. Nie przyjechałem tutaj, present perfect, oto jestem, czyli związek. Nie przyjechałem tutaj na wakacje lub aby zwiedzać, czyli to jest, ktoś tu dał tu i bez okolicznik, no teoretycznie tak powinno być, ale nie używamy sightsee w czasach prostych, czy też bez okoliczniku. Także poprawna wersja tu jest on holiday or to go sightseeing, aby iść pozwiedzać. Drugie zdanie, sadly, niestety, I didn't have much time to sightsee, czyli niestety nie miałem dużo czasu, aby pozwiedzać. Ta wersja również jest niepoprawna, bardzo kolokwialna. Musimy powiedzieć didn't have much time to go sightseeing. I trzecie zdanie, Tim warned me not to sightsee in downtown areas. Czyli Tim mnie ostrzegł, aby nie zwiedzać. No downtown areas to jest jakieś tam centrum, prawda? Stricte starówka albo jakieś centrum biznesowe. Czyli ostrzegł mnie, aby nie zwiedzać. Ktoś to zrobił czasownikiem z bez okoliczniku to sightsee. Wersja kolokwialna, nie możemy tak mówić. Czyli not to go sightseeing.